Siemanko, witam na kanale Zibi na Filipinach. Filipiny widziane oczami Polaka. Dzisiaj Wam przybliżę moją historię. Co ja tutaj robię i jak się tutaj znalazłem. Czyli co ja tutaj robię. W tym roku zdecydowałem, że zamieszkam na Filipinach. Ale że mam mentalność Polaka, wiedziałem, że przyjeżdżając do tego kraju ponad 100 milionowego, nie mam szans na zatrudnienie, ponieważ moim drugim językiem wyuczonym jest język angielski, a drugim językiem urzędowym na Filipinach też jest język angielski, więc wszyscy tutaj świetnie mówią w tym języku i to nie będzie żadnym profitem dla mnie ten drugi język i Filipińczyk na pewno będzie pracował za dużo niższe pieniądze niż obcokrajowiec, więc nie liczyłem na jakieś zatrudnienie, stałe zatrudnienie w tym kraju. Dodatkowo jeszcze każda praca, którą bym nawet jakimś cudem znalazł, to by się liczyła z tym, że to będzie bardzo niskie wynagrodzenie za śmieszne pieniądze, a więc tokiem rozumowania Polaka, taniej kupisz, drożej sprzedasz, to wódki też napijesz. A więc postanowiłem otworzyć swój własny biznes, swój mały sklep osiedlowy, Sari Sari Store, po filipińsku to jest właśnie Sari Sari. Tutaj Wam przedstawię szyld, jak to wygląda, Zigi Store, Zigi, ponieważ moje imię to Zbigniew, czyli wszyscy nazywają mnie Zibi, imię mojej żony Jean, pisane Gieny, więc Zigi Store, Sari Sari Store. Oczywiście poszerzyliśmy swoją działalność o usługi typu bankomat, wpłatomat, usługi pocztowe, płacenie rachunków i tym podobne. Więc jakoś to przędziemy. Wiążemy w koniec końcem, nie jest aż tak źle. Jak na obecne filipińskie warunki, standard życia jest nawet dobry, więc nie mam co narzekać. A teraz Wam przybliżę moją historię, jak w ogóle się tutaj znalazłem i dlaczego mieszkam na Filipinach. Wejdźmy do środka, bo na zewnątrz jest straszny skwar. Jest tutaj już od godzin porannych, jak wyjdzie słońce, zaczyna się być bardzo gorąco i powiem Wam szczerze, upał cały czas. Ale mi to nie przeszkadza, nawet mi to odpowiada, ponieważ przybliżając moją historię, w 2011 roku wyjechałem do pracy do Wielkiej Brytanii. Dokładnie do Szkocji. A wszyscy wiemy, jak jest w Wielkiej Brytanii, cały czas pada, pogoda jest nierozpieszczająca, więc tutejszy upał tylko daje mi ten power, witaminę D i większą chęć życia, ponieważ to był jeden z powodów, dlaczego zacząłem myśleć o wyjeździe z Wielkiej Brytanii, mimo dobrych pieniędzy, dobrych zarobków, ciekawych prac, które wykonywałem na miejscu. Ale od 2011 roku, mieszkając 6 lat na Wielkiej Brytanii, zaczynało mi czegoś brakować, ponieważ życie na Wielkiej Brytanii więc jest bardzo szybkie, więc praca, byłem singlem, więc imprezy, różne inne używki, które powodują, że ten czas płynie bardzo szybko, tak? Umyka dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że ani za tobą, ani przed tobą, więc jak to mówił mój idol z dzieciństwa, Rysiek Riddle, pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, ale żeby nie być jednym z nich, wybrałem swoją drogę. Postanowiłem zwiedzić więcej świata niż tylko Europa, a że miałem od dziecka zamiłowanie, może upodobanie do Azjatek, więc stwierdziłem, że Azja będzie tym kontynentem, który chciałbym zwiedzić na początek. Myślałem na początku o Japonii, ponieważ moim wielkim marzeniem było zwiedzić Tokio, też Tajlandia była, wydawała mi się bardzo ciekawa i atrakcyjna pod względem turystycznym, ale w końcu summa summarum na pierwszy kraj, który chciałem odwiedzić, wybrałem Filipiny, ponieważ jest to kraj, jedyny kraj katolicki w Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowo kultura typowo katolicka nie jest w stanie cię, jeżeli sam jesteś katolikiem, bo ja jestem katolikiem z domu, więc nie jest w stanie cię zaskoczyć, więc wiesz, czego się mniej więcej możesz spodziewać. I dlatego zacząłem się kontaktować z osobami z tego kraju. Znalazłem pewną dziewczynę, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie miłość na całe życie, ale pisaliśmy ze sobą przez dłuższy czas, na początku na płaszczyźnie czysto koleżeńskiej. Zaprosiła mnie do swojego kraju, przyleciałem,
zobaczyłem, co tutaj się dzieje i naprawdę kraj mnie zauroczył, tym bardziej jej osoba i chciałem tutaj wracać coraz częściej. Oczywiście poprzetywałem na jakieś miesięczne urlopy, wracałem z powrotem do Wielkiej Brytanii i tak to było, można powiedzieć, od 2018 roku, czyli ostatnie 4 lata mieszkałem na dwa kraje, mieszkałem w Wielkiej Brytanii, przebywałem na Filipiny w porze urlopowej, kiedy miałem więcej czasu i chciałem, już bardzo zatęskniłem za tym krajem, ponieważ tryb bycia tych ludzi, otwartość jest niespotkana w Europie. Jest, tym bardziej, że to jest typowa kultura postkolonialna. Oni, jeżeli widzą, że jesteś biały, brudną do ciebie, tak, że jest zainteresowanie twoją osobą, a jeżeli wracasz z powrotem do Europy, to jesteś jednym z wielu, tak? Przejdziesz całe miasto, nikt się na ciebie nie zapyta, co u ciebie słychać, a tutaj wychodząc na dwór, na zewnątrz, w każdym momencie, czy to jest na ulicy, czy to jest w jakimś supermarketach, sklepach, gdziekolwiek, cały czas ludzie ci zaczepiają, pytają się, skąd jesteś, co ty robisz i w ogóle, czy ci się podobają Filipiny. Także otwartość i komunikatywność ludzi tutaj mieszkających jest na bardzo wysokim poziomie, jest, która naprawdę mnie urzekła. Dlatego stwierdziłem, że chciałbym tutaj zamieszkać, ale to nie było takie proste od razu, ponieważ na początku przylatywałem do mojej już w pewnym momencie dziewczyny na Filipiny, ale później narzeczonej, ale to było mieszkanie u ich rodziców, czyli przyjeżdżać do czyjegoś domu, to oczywiście musisz, jak się nazywa, zachowywać się podług ich standardu bycia, tym bardziej, że to jest bardzo konserwatywne społeczeństwo, także nie na wszystko sobie możesz pozwolić, że wszystkiego się tak samo musiałeś uczyć powolutku, więc stwierdziłem, że czas na nowy krok, więc w zeszłym roku zakupiłem swoje mieszkanie, właśnie te, które widzieliście, w którym się w tym momencie znajdujemy. Bardzo szybko otworzyliśmy tutaj własną działalność gospodarczą, czyli sklep spożywczo-przemysłowy, także tutaj można kupić od spożywczych rzeczy po gwoździe i różne inne dziwne rzeczy, ale głównym profitem jest alkohol, papierosy i cash in, cash out, czyli płatomat, bankomat i przelewy pocztowe, ponieważ za wszystko pobieramy prowizję i to wszystko staje, jak to się nazywa, u mnie w kieszeni, czyli mój rachunek bankowy się zwiększa. A więc też, jeżeli wiedziałem, że jestem w stanie się tutaj utrzymać, stwierdziłem w tym roku, że nie ma sensu wracać do Wielkiej Brytanii, mieszkać na dwa kraje, postanowiłem zostać tutaj razem z moją rodziną, bo tak summa summarum są trzy najważniejsze powody, dla których tutaj jestem. A te powody to już wam zaraz przedstawię, jak rozmienię okulary, bo w domu już tak jasno nie jest i aż tego tak bardzo nie potrzebuję, więc poznajcie moje trzy powody. A oto i moje trzy powody, dla których jestem tutaj. Największy. Hi, good morning. Najmniejszy. Asia. Say hi. Siananko gotowe. I mój średni powód, Hera. Say hi. Cześć. Cześć. Let's eat. Dlatego zdecydowałem się na mieszkanie na Filipinach. Razem jesteśmy tutaj szczęśliwi. Wszystko się jakoś układa na razie. Także oby tak dalej. A więcej o naszej szczęśliwej czwórce będziecie widzieć w następnych odcinkach. O, mommy put onions, you don't like onions, so we have more mayonnaise without onions if you want. Jeżeli chcecie oglądać więcej odcinków z naszą czwórką, dajcie suba, łapkę w górę, komentarz. Dzięki za dzisiaj i trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć! Cześć.